serdecznie, Franciszu Młody, ważnej dla miasta, poselskim gospodarz prezydent Wiktor Grzybowski, wiceprezydent Janusz Nowak oraz ksiądz Renat Rysztowski, młodzieżowy ośrodek ekologiczny Haran Zakopanego Domu i przedstawiciel wykonawczy pan Antoni Kraka, przedsiębiorstwo budownictwa innego przymusu w Kozaraszu. Panie prezydencie, oddaję głos. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny temat, który realizujemy z pieniędzy unijnych z osi 9, przebudowa i modernizacja istniejącego młodzieżowego ośrodka terapeutycznego Karan, Dom Zacheusza w Elblągu. Złożyliśmy wniosek do regionalnego programu operacyjnego. Dostaliśmy dofinansowanie. To już państwa wcześniej informowałem, ale to nie koniec całości postępowania, bo po przeprowadzonym przetargu mamy już przetarg poza sobą, jest wyłoniony wykonawca, wygrał postępowanie przetargowe, wygrała firma Elbląska, przemysłówka 03, pan Antoni Klera, witam serdecznie, cieszę się bardzo, że kolejna nasza elbląska firma realizuje zadania. Przypomnę tylko, że to z osi 9, czyli dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Całość zadania to jest kwota 3 667 697 zł 32 grosze, dokładnie po przetargu wyliczone. Dofinansowanie mamy 2 609 858 zł 91 groszy i 1 157 838 zł 41 groszy. To jest kwota wkładu własnego, to co miasto wykłada. Także to przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu jednorocznym, termin wykonania 31 października, przepraszam, dwuletni 2019 roku, żebym trochę skrócił wykonawcę o rok. W każdym razie w 2019, w następnym roku w październiku koniec realizacji zadania. Zadanie jest, mówiąc krótko, bardzo bogate, jeśli chodzi o utworzenia pomieszczeń, sal, do zajęć grupowych, wymianę instalacji odgromowych, wszystkich kanalizacji, czyli tak naprawdę modernizacja gruntowna budynku, który w tej chwili funkcjonuje Kara. I tu już może później poproszę pana księdza o informację o samym projekcie. Natomiast chcę powiedzieć, że to zadanie, które w tej chwili przystąpiło do realizacji, jest jednym z kolejnych działań poprawy jakości usług i dostępności do tych usług. Wiele jeszcze takich zadań potrzeba nam i mamy różne miejsca, gdzie trzeba, ale cieszę się, że to jest kolejne, proszę państwa, ponad 2 600 000 dofinansowania z pieniędzy niezwrotnych budżetu Unii Europejskiej. Co teraz będziemy podpisywać umowę, czy może ksiądz, czy pan wykonawca? Myślę, że ksiądz tu jest na najlepiej zainteresowany. Tak, tak. I najbardziej zainteresowany. Przełożymy te osoby. Kolegieckiej podejmuje już działalność 15 rok. Tam mieści się poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnia uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także ośrodek stacjonarny dla młodzieży, tam 28 miejsc. Istnieje duża konieczność podniesienia i jakości wykonywanych usług, ale także i poszerzenia działalności. Państwo z pewnością macie świadomość, że coraz więcej dzieci, nawet w wczesnym okresie czasu życia, ma coraz więcej różnorakich zaburzeń uwarunkowanych czy genetycznych.
genetycznie uwarunkowanych, wychowawczo, społecznie i te dzieci w większości trafiają do naszej poradni zdrowia psychicznego. Ponad 1000 dzieci rokrocznie jest przyjmowanych przez specjalistów, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, ale to się okazuje, że wydłuża się coraz bardziej kolejka. Czas oczekiwania dzięki życzliwości, tutaj dobrej współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu wydaje się długi, bo 2 miesiące czasu, ale jeżeli się popatrzy na adekwatne poradnie najbliższe w Gdańsku i w Olsztynie, tam jest jeszcze dłuższy okres czasu oczekiwania na przyjęcie, na diagnozę. I taka potrzeba rozwoju, ona jest coraz większa. Podobnie też i w sferze uzależnień. Państwo niejednokrotnie w swoich mediach podajecie o różnorakich czy zatruciach, czy zachowaniach agresywnych, które są w wyniku przyjmowania środków psychoaktywnych, czy alkoholu, czy spożywania. Do tego dochodzą coraz częstsze uzależnienia behawioralne od gier komputerowych, od hazardu i te osoby także chcielibyśmy objąć coraz bardziej konsekwentną opieką. Dzięki ogromnej życzliwości pana prezydenta istnieje możliwość rozbudowania tej całej infrastruktury, która pozwoli nam na podejmowanie działań psychoterapeutycznych, działań terapeutycznych dla dzieci również autystycznych, dla dzieci z Aspergerem, a także i pracy z całymi rodzinami. Coraz częściej rodzice zgłaszają się z trudnościami wychowawczymi już w bardzo wczesnym okresie rozwoju dziecka, w pierwszych latach jego życia. I tutaj w cudzysłowie może szkoła rodziców, czy jeszcze inne działania, które by były adekwatne, które były realizowane przez nasze stowarzyszenie, ale nie mogliśmy jakby takim szerszym spektrum z racji trudności lokalowych. Miejsce, lokalizacja jest bardzo dogodna dla społeczeństwa miasta Elbląga. Łatwość komunikacyjna, tutaj całość inwestycji także obejmuje stworzenie miejsc parkingowych, gdzie jest ogromna trudność. Państwo niejednokrotnie żeście pisali o tych parkingach przy szpitalu wojewódzkim. Tutaj będzie możliwość także dla pacjentów zaparkowania, żeby też się nie musieli gdzieś tam po trawnikach wystawać. Jest to bardzo dobra koncepcja opracowana przez służby pana prezydenta i tylko czekać tego ostatniego dnia października, żeby można było to zwieńczyć i cieszyć się możliwością podejmowania szerszych jeszcze oddziaływań dla naszych dzieci, dla młodzieży. Jeżeli byłyby jakieś bardziej szczegółowe pytania, z chęcią udzielę odpowiedzi. 28 miejsc stacjonarnych, czy po modernizacji zwiększy się liczba? Nie, przewidujemy tylko 4 miejsca hostelowe. Konieczność, chociaż główny nacisk jest na działania podejmowane w ramach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Tutaj przede wszystkim chcemy jakby właściwie zagospodarować cały parter, ale także umożliwić sobie podejmowanie jeszcze działań poza sfinansowanych spoza Narodowego Funduszu Zdrowia. A taka potrzeba rzeczywiście jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o te miejsca hostelowe, czasami wracają z Polski nasi mieszkańcy, którzy leczyli się w różnych częściach Polski, nie mają na tą chwilę, jeszcze nie do końca są w stanie wrócić do domu z różnych względów. I teraz taka możliwość pobytu ich w domu, dalszego monitorowania ich zachowania, pomocy w odnalezieniu pracy jest też potrzebna, jest też zasadna. Czy oprócz miejsc parkingowych jakieś boiska, miejsca? Ten projekt nie przewiduje, ale z pewnością ten teren, który został nam przekazany użyczenie, taką możliwość ma. W tej chwili mamy jedno takie boisko, gdzie możemy trochę pokopać sobie w piłkę, gdzie możemy trochę posiedzieć, pobawić się. To jest taka możliwość. To stateczko, które zostało zrobione przy ośrodku w parku Modrzewie, no jest jakby świetnie zorganizowane, tak? Państwo będziecie żyć tym terenem, żeby jakby tą część rekreacyjną też zbudowywać? W przyszłości, w perspektywie tak. Znaczy ja przypomnę, bo to jest tak, każdy projekt, który zakłada, czy to jest pieniędzy unijnych, to mówi się nazwa.
to jest poprawa dostępności usług, które są świadczone przez KRNIK. Pewne rzeczy mogą być finansowane z tych pieniędzy, jeżeli wykracza to poza zakres, na który można dostać pieniądze, to nie może być w ramach projektu robione. To tak, żeby wyprostować, czy powiedzmy dodatkowo zrobić jakieś boisko, czy coś tam jeszcze, czy osiedlenie, no to nie wpisuje się to w zakres projektu, na który składaliśmy wniosek. No to pani pierwszy projekt nie ostatni. Nie, no to widać po ilości, że projektów, które składamy, że wszędzie tam, gdzie są możliwości, to składamy. Był pomysł, żeby tam była też poradnia dla dzieci autystycznych. Rozumiem, że to jakby już jest nieaktualne. Nie, no to mówię. Znaczy jest aktualne. Myślę, że dzieci autystycznych jest tak dużo. Kontrakty zawodowe z Urzędem Zdrowia nie są zbyt wysokie. W ramach prowadzenia poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży formalnie mamy taką możliwość udzielania jakichś pewnych świadczeń, a w rzeczywistości nie mamy takich możliwości, bo nie mieliśmy lokalu właściwego do prowadzenia tego typu działań. Też będzie między innymi gabinet z lustrem weneckim, który pozwoli też na jakieś diagnozowanie, sala z feedbackiem, czy jeszcze inne sale wyposażone w ramach tego projektu, zgodne z wytycznymi, które umożliwią nam włączenie się także w pomoc dzieciom autystycznym. Do tej pory one były jakieś bardzo w takim minimalnym stopniu, oddzielne były świadczenia. Czy po tej modernizacji możemy skrócić ten okres dwumiesięczny oczekiwania na pomoc? Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że się uda skrócić, chociaż nie wiem w ciągu tego półtora roku czasu, na ile znowu wzrosną zaburzenia. A jak wygląda pana zdanie, czy zaburzenia rosną 10-20% w skali roku, 5? Nie mam takich wyliczeń procentowych. Wiem, że jak na prośbę pana prezydenta 14 lat temu, żeśmy otwierali poradnię zdrowia psychicznego, bo pani doktor Brakiewicz przeprowadziła się do Olsztyna i tam została ordynatorem oddziału psychiatry dziecięco-młodzieżowego, no to wtedy takich pacjentów mieliśmy 200-250. 300 później, a teraz mamy ponad 1000 w ciągu tych 15 lat. Rocznie. Proszę? Rocznie. Rocznie. Świadczeń udzielamy wielokrotnie więcej, bo niektóre osoby po prostu są w stałej, korzystają z pomocy. Niektóre dzieci chodzą do psychologa co tydzień, inne chodzą do psychiatry, bo są na lekach raz w miesiącu, czy czasem dwa miesiące. Jak wygląda ta średnia wieku, pan przytoczył informację, że ona się jakby obniża. Czy te dzieci wieku 7, początek edukacji, to już rzeczywiście zaczyna być coraz większy problem? Często to była problem rodziny. Dlatego też wspomniałem o pomocy rodzicom, żeby oni podejmowali w jakiś sposób działania, bo to czasami te dzieci są zgłaszane, są problemy przed 7 rokiem życia, w pierwszej kategorii. Czy to jest znaczący wzrost tej kategorii przedszkolnej? Jest, ale nie analizowałem, nie podawałem tego na razie szczegółowo. Czy po modernizacji zwiększy się obsada? Tak. Tak. Jaka jest teraz, jaka będzie? Myślę, że będziemy zatrudniali jeszcze jednego psychiatrę, dwóch bądź trzech psychologów z doświadczeniem pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dwóch terapeutów. Jeszcze taka informacja była, że w naszym rejonie jest to jedyny ośrodek leczący uzależnienia dzieci. Tak, w województwie warmińsko-mazurskim nie ma ośrodka stacjonarnego leczenia uzależnień. Najbliższy się znajduje w Gdańsku, w Murowisku. Aha, Murowisku. Czyli warmińsko-mazurskie jedyne dla dzieci. Tak. W Doraniu nie ma. Proszę. Czy Doraniu prowadzi na warmińsko-mazurskie? Nie. Do dorosłych? Na dorosłych. Co prawda taka jest polityka wszystkich ośrodków w Polsce, że swoich pacjentów wysyłają gdzieś dalej z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, czy psychoaktywny wiąże się uzależnienie środowiskowe.
i leczenie na miejscu dzieci z Elbląga, gdzie się próbowali kilkakrotnie na przestrzeni tych lat, gdzie jestem kierownikiem, ale to nie wypalało. Po prostu uciekali. Czy uciekali, czy tamte środowiska przychodziły, gdzieś tam próbowały ich jakby sposób wyciągać. Ale posiadanie tego typu ośrodka na takim poziomie, ono ułatwia nam umieszczenie naszych pacjentów w innych dobrych ośrodkach w Polsce, a przyjmowanie stamtąd do naszego ośrodka. A możemy spytać, jak wygląda skuteczność tych terapii, bo w terapiach dla dorosłych alkoholowych to jest 20%. Czy u Państwa jest to wyższa skuteczność? Z jednej strony lepiej się leczy dzieci i młodzież, a z drugiej strony się trudniej leczy. Często osoby dorosłe, które już doszły do jakiegoś pewnego poziomu uzależnienia, bezsilności, widzą, że wszystko straciły i pracę, i straciły rodzinę, dzieci się odwróciły, no są, jak mają potężną presję, żeby cokolwiek ze sobą zrobić. Dzieci i młodzież, oni chcą się bawić jeszcze cały czas. Jest taka moda w tej chwili, że życie może być łatwe, przyjemne, bez konsekwencji, bez jakiejś odpowiedzialności, że może wystarczy kropla płynu do mycia naczyń, żeby cały stos garów umyć. I ta łatwość, ona przenika w mentalność młodego pokolenia. I to jest rzeczywiście ogromna trudność. Tutaj, jeżeli chodzi o około połowy pacjentów, którzy trafiają do naszego ośrodka stacjonarnego, kończy leczenie. Z tych, co kończy leczenie, około druga połowa utrzymuje trzeźwość. Czyli jakby nie wraca do nauk. Trudno jest to też jakby jednoznacznie określić. W takich badaniach socjologicznych ocenia się, że jeżeli ktoś przez 5 lat po zakończonym leczeniu nie wrócił do uzależnienia, to był trzeźwy. No ale oni do nas trafiają w wieku 14, w wieku 20 lat. Do 20 roku życia, tej dolnej granicy nie ma. Często znowu wraca takim naturalnym, podstawowym środowiskiem rozwoju człowieka jest rodzina. I tutaj też musimy podejmować ciężką pracę z rodziną. Często, coraz częściej są nasi pacjenci z ośrodka stacjonarnego, ich rodzice są aktywnie uzależnieni albo byli uzależnieni od narkotyków czy alkoholu. I to jest coraz częstsze. To jest to pokolenie początku marihuany, które ma w tej chwili dzieci. Prezesie, cóż ja mogę powiedzieć? Ja nie mam takiej wiedzy jak ksiądz na temat działania ośrodka, natomiast ja doskonale wiem, jakie zadanie stoi przed nami. Wiem, co robimy i w jakim czasie, i powiem tak, jest to zarówno modernizacja, jak i rozbudowa. Z tego co teraz wysłuchałem, to powiem tak, wiem więcej na temat działalności tego ośrodka, bo bardzo z grubo byłem zorientowany, natomiast chcę tylko powiedzieć, że dla nas, jako dla firmy, jest to realizacja bardzo ciekawa, bo ostatnio tak się zdarzyło, że gdzieś tam w tej tematyce takiej leczniczej, troszkę się kręcimy, bo właśnie kończymy w Szpitalu Wojewódzkim modernizację i rozbudowę oddziału SOR, także przeprowadzamy się tylko przez ulicę, na drugą stronę. No to teraz... na Was jeszcze nie jest w szpitalu. Ale tam jest trochę dalej. Także dla nas jest to wygodne, fajne i powiem, te tematy nie są łatwe, ale jest to jakieś wyzwanie. Jestem przekonany, że wiążemy się z niego i dobrze, i w odpowiednim czasie. Jakieś nuanse techniczne, jakieś specjalne zadania, które są jakby nietypowe? Znaczy nietypowe to tylko jest wyposażenie medyczne. Reszta to jest typowa w zasadzie, typowe prace budowlane. Natomiast wyposażenia medycznego trochę jest i powiem tak, to jest pewne wyzwanie ze względu na gwarancję, którą firma nasza udziela inwestorowi i trudność polega na tym, że producenci sprzętu nie chcą udzielać tak długiej gwarancji, więc to jest dla nas problem i wyzwanie. Natomiast nic jakiegoś bardzo wyrafinowanego w tym obiekcie nie ma. Oczywiście mówię o względach budowlanych.
Co przejdziemy do podpisania umowy. Są trzy, proszę i wskazuję po tylko na na końcu. Tu się bardzo czy ksiądz ma na to jechać? Nie. Przy udziale. Cieszę się, że mógł być świadkiem tak ważnego dla mnie wydarzenia z moim kolokwium. Jeszcze ciekawsze będzie odbył. Nie, jakoś tego odbioru się ja mówię ciekawsze, bo będzie no, pewnie z nim się działo. Już widzę ten obiekt. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.